na pewno fajna rzecz, bo nagrywam te 200 meczy i mam nadzieję, że tych meczów jeszcze trochę będzie, no, ale dzisiaj naprawdę szkoda naszego tego wyniku, szkoda, żeśmy wygrali. No wiadomo, czego zabrakło, skuteczności. Mieliśmy w pierwszej połowie sytuację, był też karny, który oczywiście sobie nie podyktował. Gdybyśmy w połowie, pierwszej połowie szli 2-3 bramki, to myślę, że to był po meczu. Śląsk jest mega, przede wszystkim to, żeby w każdym meczu grać i wygrywać i zobaczymy, co będzie na tą firmę. Mam nadzieję, że następny mecz w już wygramy. No na pewno nie. W tamtejszych meczach tak samo zabrać skuteczności. No dzisiaj graliśmy, chcieliśmy mecz nie grać, no tak, że szkoda, że nie gramy. Mieliśmy po prostu wygrany przy odrobinie szczęścia, mogliśmy dowieść ten rezultat. Śląsk w końcu sobie przycisnął, strzelinę bramkę. Przy odrobinie szczęścia to jeszcze Śląsk to spotkanie wygrać. Jeden uważam, że jest niesprawiedliwy. To znaczy, czy, no, to jest chyba w świadomości każdego zespołu w Polsce prowadząc jeden na pewno na ciężkim terenie na Przyłoporowskiej. Chcieliśmy to dowieść, cofnęliśmy się niepotrzebnie, Śląsk przez to miał więcej miejsca na rozwijanie tej piłki, więcej sobie tego kawy stwarza. I jednak z tej okazji wykorzystali. Nie, na pewno nie oddaliliśmy się w każdym razie. Zdobyliśmy jeden punkt, to był chyba plan minimum, zdobyć tu na razie na Wrocławiu jeden punkt. Ten plan zrealizowaliśmy, ale na pewno przy odrobinie, czy może tam wniosek, gdyby troszkę jeszcze nas pomogły, wygralibyśmy to spotkanie, które na pewno było dla nas bardzo ważne. No i 3 punkty byśmy sobie dopisali. Jeden punkt jest, nie jest złym wynikiem, ale mogło być lepiej. Swoją grę. No myślę, że zagrałem poprawnie. Szkoda, że tylko zremisowaliśmy. Gdybyśmy wygrali, bym był zadowolony. Przede wszystkim myślę, że zaważyła ta pierwsza bramka, którą strzelił Górnik Zabrze. To była jedyna okazja, którą stworzyli przez cały mecz. Strzelili nam bramkę, później cały mecz się bronili. Szkoda, że dopiero ta bramka padła pod koniec meczu, bo byśmy na pewno drugą strzelili, jak nie więcej. Podejrzewam, jak każdy zawodnik z kadry pierwszej drużyny chce grać, chce się pokazywać. Ja tak samo trenuję na pełnych obrotach, pokazuję się trenerowi. Krzysiek Wołczyk złapał kontuzję, więc skoczyłem.